No widzisz, że jest tak gorąco, że ciężko je dowieść, nie? Ze sklepu. To się ugotowało może. No. Czekaj, to wywalisz to? No. Przecież to jeszcze by popracowało, byśmy tylko dorzucili tematu. No wiesz, jaki ty jesteś. No mówię ci. No skąd weźmiesz teraz nową miętę? Przecież z ogródka, skąd? A, no to myślałem, że... Stoi tu kolejna. Okej, okay, myślałem, że nie ma. Nie no, to wszystko musi być pewne. Słuchaj, jest po mojemu, dobra? No, widzę. Myślisz, że to już jakoś wpływa na pracę silnika? Dla mnie no, apetyczny wygląd na przykład. Dobrze. Dobra, Klarcia, jak chcesz, to idź im powiedz, że robimy nowy słoik. Kleszcza gdzieś. Wiem, sprawdzimy. Powiedz, że robimy nowy słoik i że zaraz tam przyniosę, dobra? No. Ale Oliwie tam słucha piosenki. No i co? Nie, nie, nie. Nie, 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 Karol, nie. No, słuchaj, jak chcecie posiedzieć w domu, to kasujcie tą lemoniadę i wchodźcie do domu. Nie, ja się nie zgadzam. Słyszysz? Nie. Ja mówię poważnie, jeśli masz na telefonie siedzieć, ale to wiesz, telefon to tylko wieczorem ewentualnie trochę, tak? A teraz co, poczytacie sobie książki, czy wolisz tam siedzieć? No, tak myślałem. Daj, ja to zrobię, Wasiła. Ty sobie pociwaj. Robimy resztę. A ci ja pobruszę, to chyba było, nie? Całą limonkę, moją limonkę. Cyk. Dobra. A dzieciom też jakąś lemoniadę zrobimy, czy nie? Kompot mam. Nie, to żartuję. Pyk. Kiteczek sobie czeka. Mały czas. Tam trzeba cukru dodać? Ja już kiedy dodam. Przycisnąć jakoś na trochę tego złomu tu zalega, nie? Mhm. Dobra. A gdzie jest ten wiadro? A nie przyniosłeś. No właśnie, nie przyniósł. Czy kazałeś mi wynieść, ale nie kazałeś mi przynieść. No, i no wiem, teraz przypomnę. Temat się rozmył i wiesz. Nie mamy więcej? Czy już wystarczy tego? Wystarczy. Dobra, 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 poczekaj. Cyk. To robię tak. Proszę, żeby o. To do mnie. Mm-hmm. Już, ja to za chwilę zrobię tylko. No co mi tak chlapisz? No? Co? No to jest woda. Nieważne co to jest. Lodu, kobieta, lodu. No dużo nie będę dawać, bo to nie ma sensu za bardzo. No, po prostu wody daj, daj dużo. Słyszysz? Woda, cukier. Nie, bez cukru. Cukier przed. O, o, ej, z folią poszło. Jezu, wiem, przecież. Nie, nie, nie. Tych baniaków to nie wyrzucamy, tych piątek. Dobrze. Się mogą przydać. Mhm. Dobra. I będzie? Jeszcze trochę lodu im dajemy, czy nie? Ja im to zanoszę. Zanioszę, tak? Zanoszę. Zanoszę. Jak
Kropki tak sobie patrzę. Dobra, trzeba znowu posprzątać. Ja nie wiem, mam wrażenie, że ja tu ciągle sprzątam. No ciągle po prostu. Ile można? Tak stawiają w cieniu. Bardziej to ciężko. No dobra, mam nadzieję, że już jak to sprzedadzą, to już będzie koniec. Już mogę się mylić, nie? O Boże. Dobra, przynajmniej tutaj to zrzucę, żeby mnie tutaj nie denerwowało. A mnie to średnio w sumie tepło, mam szczerze. No już dobra, nie mogę się czepiać. Jeszcze sobie przy okazji towarzystwo na rolkach pojeździ. No i elegancko. No to sobie się trochę martwię, ja bym miała jednak do jakiegoś do lodówki wsadziła, tylko że nie zmieści mi się taki gar teraz. No idzie ojciec czy nie idzie? No dobra. Ty, kiteczku, nie idziesz na dwór? Nie wybierasz się, tak? Nie, olewasz całkowicie. Rozumiem. Rozumiem cię doskonale, naprawdę. Ja to też nie wiem, czy mam ochotę iść na dwór. Paweł wprawdzie tutaj sugeruje jakieś schładzanie się, ale... ale nie wiem. Bo to się zawsze wiąże z tym, że miałam włosy do mycia, do czesania. Nie chce mi się dzisiaj tego robić, teraz. No dobra, ale na tym kończymy.